August Kowalczyk, aktor filmowy, telewizyjny i teatralny. W czasie II wojny światowej trafił do obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Po półtorarocznym pobycie, będąc w karnej kompanii, zdołał uciec z niemieckiego obozu zagłady. Kiedy rozpoczęła się II wojna światowa, August Kowalczyk miał 18 lat. Po klęsce kampanii wrześniowej postanowił uciec do Francji, gdzie formowano polską armię. Przechodząc przez tereny byłej Czechosłowacji, wraz z niewielką grupką natrafił na Gwardię Chlinkową, państwową policję współpracującą z Niemcami. Zostali aresztowani, przesłuchani i wywiezieni z powrotem do Polski. W grudniu 1940 roku został przewieziony do nowo powstałego obozu w Auschwitz. Od tego momentu stał się więźniem numer 6804. Początkowo pracował przy budowie zakładów Bunawerke, gdzie ładował i transportował cegły. W maju 1942 roku August zostaje przyłapany na kontaktach z organizacją, która przekazywała żywność i lekarstwa więźniom obozu. W konsekwencji trafia dożywotnio do karnej kompanii w Birkenau. Rozpoczyna pracę przy rowie odpływowym nazwanym Königsgraben. Niedługo potem otrzymuje informację, że 10 czerwca Związek Organizacji Wojskowej, konspiracyjna organizacja w Auschwitz, którą stworzył i dowodził Witold Pilecki, zaplanował bunt w czasie pracy. August nie ma nic do stracenia. Postanawia uciec w czasie buntu. Godzina 16:30. Słychać gwizdek na popołudniową przerwę. Jest to znak rozpoczęcia ucieczki. Najpierw August zrywa ze swojego pasiaka swój numer obozowy i zakłada ukradzione z magazynu buty SS. Następnie, zgodnie z planem, atakuje jednego z pilnujących SS-manów, który stoi do niego tyłem. SS-man jednak orientuje się i celuje w stronę więźnia. Po chwili widzi innych uciekających i biegnie za jednym z nich. August rozpoczyna ucieczkę. Drugi SS-man zaczyna strzelać w jego stronę, jednak pudłuje. August wbiega w gęste krzaki. W czasie ucieczki zrzuca sobie pasiasty ubiór. Gdy krzaki się kończą, zatrzymuje się. Widzi, jak kolejny SS-man strzela w stronę uciekających, jednak szybko skończyła mu się amunicja. August wybiega w pole w kierunku kolejnych krzaków. SS-man zdążył załadować i rozpoczął ostrzał. Chybił. Po krótkim biegu przez krzaki August wpada do starego koryta rzeki. Pozbywa się butów, po czym wpada na ściernisko, gdzie stoi wieża strażnicza SS. Upewnia się, że nie ma tam nikogo, a następnie szybko przebiega przez pola. Wchodzi na wał, a tam rzeka Wisła. Na szczęście okazała się płytka. August przechodzi około 100 metrów wzdłuż nurtu. Po wyjściu z Wisły rozpoczyna szukanie schronienia w pobliskich chatach. Na próżno. Biegnie ponad 4 km przez zboża i niewielki skrajek lasu. Napotyka młodego chłopca, który daje mu zieloną kurtkę i czapkę. Po przebiegnięciu około 200 metrów napotyka innego gospodarza wraz z 6 kobietami. Te przynoszą mu stare kiecki. August postanawia przebrać się za kobietę. Po założeniu kiecki zauważa żandarmera niemieckiego, który się rozglądnął i pojechał dalej. Jak się później August dowiedział, Niemiec szukał uciekiniera z zieloną kurtką i czapką. Po krótkiej rozmowie ze Ślązaczkami zaczęły rozbrzmiewać syreny z Auschwitz. August wyrusza w dalszą drogę. Zapadła już ciemność, a nie miał gdzie się ukryć. Jedynym wyjściem było spędzenie nocy w zbożu. O poranku usłyszał strzały i szczekanie psów. Zbliżała się obława. Gdy znajdowali się w odległości około 400 metrów od uciekiniera, zawrócili. Nie zauważyli go. Po wyruszeniu w drogę napotkał kolejne Ślązaczki, które bez wahania postanowiły mu pomóc. Do czasu znalezienia schronienia miał zostać w zbożu. Po 3-dniowym pobycie na polu August ukrył się w domostwie państwa Lysków i Skloszów, w którym przebywał 7 tygodni do czasu zorganizowania przerzutu do Krakowa. Po ucieczce z Auschwitz został zaprzysiężony jako żołnierz Narodowej Organizacji Wojskowej, która kilka miesięcy później podporządkowała się Armii Krajowej. Po wojnie jako aktor zadebiutował w Teatrze Rapsodycznym w Krakowie. Następnie występował na deskach Teatru Ludowego i Polskiego w Warszawie. W całej jego aktorskiej karierze zdarzyło mu się grać role SS-manów i gestapowców. Jak sam wspominał po latach, nigdy nie miałem oporów w graniu Niemców. Tworząc rolę SS-manów, starałem się zawsze, by w publiczności budziły te same uczucia, jakie budzili oni we mnie, gdy byłem po tamtej stronie za drutami. Dajcie znać, czy tego typu ciekawostki chcielibyście zobaczyć na moim kanale. Piszcie w komentarzach, klikajcie fajne i udostępniajcie. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, zasubskrybujcie kanał Poznać Kino.